Jutro w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla odbędzie się pogrzeb Marka Plury. Senator zmarł 20 stycznia. Dziś partyjni koledzy wspominają zmarłego parlamentarzystę, którego jednogłośnie nazywają przyjacielem. Marek Plura był nie tylko politykiem z prawdziwego zdarzenia, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. W pamięci zapisał się m.in. swoją walką o prawa osób niepełnosprawnych. Ze swojego wózka uczynił trybunę, którą przemawiał. I pamiętam, nawet wczoraj wspominałem znajomym jedną z uroczystości na Śląsku, gdzie był otwierany nowoczesny obiekt i Marek Plura był jednym z gości. No i nastąpił moment, w którym Marek zaczął przemawiać i powiedział: nie wiem, dlaczego wszyscy tak się cieszycie, że ten obiekt dzisiaj otwieracie, że jest taki nowoczesny, skoro w tym nowoczesnym obiekcie kilka osób musiało wnosić mój wózek, bo 3 schody są dla mnie nie do pokonania. To dzisiaj nie jest powód do radości, ale powód do wstydu, że otworzyliście obiekt, który na dzień dobry wyklucza osoby z niepełnosprawnościami, wyklucza takie osoby jak ja. On był ambasadorem ludzi, którzy właśnie każdego dnia musieli przełamywać bariery. Senator Plura walczył nie tylko o godność i równe traktowanie osób niepełnosprawnych. Od urodzenia związany z Górnym Śląskiem pielęgnował regionalną tożsamość. Język śląski chciał wprowadzić do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. To był po prostu bardzo dobry człowiek, a jednocześnie był siłaczem, bo przy całej tej jego chorobie tak długo działał w polityce i walczył także o właśnie śląską tożsamość, język śląski. Dwukrotnie starał się, żeby właśnie śląsko-gotka była uznana za język regionalny w Sejmie. Ja mam bardzo dobre wspomnienia ze współpracy, jeszcze jak nie byłem w takiej zawodowej polityce, a on już był, to po prostu spotykaliśmy się bardzo często przy okazji właśnie jakichś śląskich wydarzeń, czy to właśnie dyktando języka śląskiego w Rybniku, organizowane przez DURŚ. No ja staram się kontynuować pod tym kątem także jego dzieło i wspierać różne takie wydarzenia. Polityczna kariera senatora zaczęła się w Radzie Miasta Katowice. Doświadczenie zdobyte w samorządzie zaowocowało na tyle, że niedługo później został posłem na Sejm. Bez względu na piętra kariery politycznej, których sięgał, nie pozostawał obojętny na problemy właśnie lokalnych samorządów. Pana Marka Plurę bardziej w kategoriach przyjaźni traktuje niż polityka. Był to człowiek, na którego mogliśmy liczyć, gdy były potrzebne spotkania na najwyższym szczeblu. Trzeba było przygotować z ważnymi postaciami takie spotkania. Na pana Marka mogliśmy zawsze liczyć. Również był bardzo otwarty na wsparcie naszych przyjaciół z Ukrainy. Brał udział w wielu projektach związanych z przyjazdem dzieci do Mysłowic i nie tylko do Mysłowic na Śląsk. Dzieci z Ukrainy, aby miały zaplecze przedszkolne, szkolne. W tym mogliśmy liczyć na pana Marka. Senator zmagał się z nieuleczalną chorobą od urodzenia. Do pogorszenia jego stanu przyczyniły się powikłania po grypie. Zmarł w wieku 52 lat. Msza żałobna odbędzie się o godzinie 13. Województwo śląskie szybko się starzeje. Według procentowego udziału w społeczeństwie osób powyżej 60 roku życia śląskie jest na 3. miejscu w kraju. Co ciekawe, co 5. mieszkaniec regionu ma 65 lub więcej lat. Największe udziały obserwujemy w miastach dużych, czyli są to miasta na prawach powiatu, takie jak Sosnowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice. Natomiast niższe udziały osób powyżej 65 roku życia obserwujemy w powiatach ziemskich, takich jak na przykład powiat pszczyński, powiat bieruńsko-lędziński czy powiat rybnicki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego rośnie także mediana wieku w regionie. W ciągu nieco ponad 10 lat wzrosła ona o prawie 4 lata. Wraz ze wzrostem wieku społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na badania, również te kontrolne. Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szpitalu Świętej Elżbiety w Katowicach do końca tygodnia można wykonać darmowe badania glukozy, cholesterolu i kreatyniny. W poniedziałek do badań ustawiła się kolejka. Na pewno warto, tym bardziej, że jestem obciążona chorobami innymi, więc korzystam zawsze
gdzie mogę, żeby sobie tak częściej robić po prostu badania, jak tylko należą mi się w przychodni. Warto oznaczać stężenie glukozy, ponieważ ona jest takim czynnikiem służącym do monitorowania i rozpoznawania cukrzycy. Dodatkowo cholesterol, jego nadmierne stężenie w naszym organizmie obkładające się kilka lat może powodować do rozwoju miażdżycy i chorób serca. Dodatkowo kreatynina również jest niezbędnym tutaj badaniem, z tego względu, że monitorujemy funkcję nerek. Ale o tym, że starsza osoba wcale nie musi być schorowana i nieaktywna, od lat świadczą lokalne uniwersytety trzeciego wieku. O ile okres epidemii spowodował zastój w ich działalności, to teraz wracają. Zainteresowanie jest bardzo duże, a senior potrafi. Myślę, że dużym zaskoczeniem dla wielu osób młodych byłyby osiągnięcia właśnie osób w wieku senioralnym, naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy bardzo aktywnie, bardzo czynnie biorą udział w wielu zajęciach i nie tylko są to zajęcia, które są właśnie z rodzaju zajęć takich wyciszających, uspokajających. I o ile do myśli o coraz starszym społeczeństwie musimy się przyzwyczajać, to wcale nie oznacza, że starość musi być nudna. Ktoś truje psy w Sosnowcu. Jeden z mieszkańców sosnowieckiej Niwki zaapelował w mediach społecznościowych o pomoc we wskazaniu osoby, która w okolicach ulicy Żelaznej rozrzuca kawałki kiełbasy nafaszerowane trutką na gryzonie. Pies pana Tomasza miał dużo szczęścia, bo właściciel na niepokojące objawy zareagował dość szybko, jednak podobnych przypadków było więcej. Objawy były takie, że pies dostał drgawek, pies upadł na ziemię, nie mógł złapać równowagi, oczywiście wymiotował, pies dostał oczopląsu, dostał takich prężeń, objawy neurologiczne. Zostało to określone jako zespół przedsionkowy, typowe objawy zespołu przedsionkowego u psa. Trzeba zrobić toksykologię, natomiast wstępnie objawy, które nasz pies akurat ma, wskazują na to, że to jest trucizna na gryzonie. Rozmawialiśmy z kilkoma mieszkańcami osiedla, na którym dochodzi do podrzucania zatrutego mięsa. Jak się okazuje, problem faktycznie nie jest nowy, jednak nikt nie potrafi wskazać jednoznacznie sprawcy. Słyszeliśmy parę miesięcy wcześniej, również była taka sytuacja, podtruwał ktoś psy, w pewnym momencie się uciszyło, ale widać, że znowu wróciło. A czy tam na osiedlu pośród mieszkańców są jakieś przypuszczenia, kto to może być? Nie, raczej nie. Podejrzenia natomiast co do możliwości zatrucia mogą mieć właściciele psów, którzy po spacerze zauważają niecodzienne zachowania czworonoga. Jak wskazuje lekarz weterynarii, to przede wszystkim objawy neurologiczne, którym mogą towarzyszyć wymioty, ślinienie i niepokój. W przypadku podejrzenia, że pupil mógł zjeść coś podobnego, należy niezwłocznie zareagować, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę. Jeżeli nie minęło więcej niż 2 godziny, właściciel powinien wywołać wymioty u psa. Poprzez podanie wody utlenionej 3-procentowej może to być rozcieńczona z wodą, zwykłą taką kranową, ale orientacyjnie ilość to jest mniej więcej 2 ml na kilogram masy ciała wody 3-procentowej. Można rozcieńczyć z małą ilością wody i podać do wypicia. Na kilogram, czyli pies, który waży 10 kg, 20 ml takiej wody utlenionej powinien zwymiotować bardzo szybko, od razu. Jeżeli to nie wystąpi w przeciągu, te wymioty nie wystąpią w przeciągu tam kilku minut, można to powtórzyć jeszcze raz. Warto jednak pamiętać, że nie u każdego psa objawy wystąpią tak samo szybko, bo są trutki, których połknięcie daje symptomy dopiero po kilku dniach. Niemniej policja apeluje do właścicieli o ostrożność i podkreśla, że każdorazowo takie zdarzenia należy niezwłocznie zgłaszać. Wychodząc z psem warto pamiętać, by był on na smyczy i najlepiej w kagańcu. Za trucie zwierząt grozi odpowiedzialność karna, co pokazuje przypadek w Sosnowcu sprzed kilku lat. Tam widział właściciel, jak sprawca rzucił temu zwierzakowi biegającemu po posesji taką właśnie specjalnie przygotowaną kiełbasę faszerowaną trutką na szczury. Natomiast zwierzę okazało się mądrzejsze niż zakładał to sprawca. Po prostu wzięło tą kiełbasę i zaniosło właścicielowi. Ten sprawca, którym okazał się sąsiad właściciela tego psa, został zatrzymany i skierowano przeciwko niemu akt oskarżenia. Przypominam, że za takie przestępstwo, czyli próbę uśmiercenia zwierzęcia, ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Pan Tomasz, którego pies padł ofiarą podłożonej trutki, wyznaczył nagrodę w wysokości 10 000 zł za pomoc we wskazaniu sprawcy. Po zgromadzeniu dokumentacji z leczenia psa sprawa zostanie też zgłoszona na policję.
Konsultacje społeczne z powodu jednego sklepu monopolowego. Mieszkańcy dzielnicy Katowic, Koszutki zadecydują o tym, czy chcą, żeby jedyny całodobowy sklep, w którym można kupić alkohol, został objęty nocną prohibicją. Pozostałości po libacjach obok położonego przy Alei Korfantego sklepu nie trzeba długo szukać. Tam była ławeczka niżej, też zlikwidowali tą ławeczkę, bo tego się nie da wytrzymać. Nie? Znaczy weekendowe sprawy czasem są takie dosyć głośne sprawy. Lato jak jest wiosna, nie? To jest to bardziej odczuwalne, a przy zamkniętych oknach w tej chwili tak niekoniecznie to odczuwamy, aczkolwiek ślady działalności nocnej cały czas są. Z powodu tego sklepu całodobowego należącego do dużej sieci prezydent Katowic postanowił o zorganizowaniu kolejnych konsultacji, tym razem na Koszutce. Mieszkańcy mają podjąć decyzję, czy sprzedaż alkoholu między godziną 22 a 6 rano będzie zakazana. Już kilka katowickich dzielnic ma nocną prohibicję. Zawsze to jest takie, to jest przyjęta praktyka w Katowicach, że mieszkańcy muszą się wypowiedzieć w konsultacjach społecznych i w zależności od tego, jak wygląda ta decyzja mieszkańców, tak też te przepisy wchodzą w życie. Życie, bądź też nie. Mamy takie dzielnice, w których rzeczywiście to jest i obowiązuje, jak chociażby Załęże, czy też Szopienice, czy Bogucice. Mamy też takie dzielnice, w których te zapisy o prohibicji nie obowiązują, bo mieszkańcy po prostu wyrazili, że nie chcą takiego rozwiązania w swoich dzielnicach. Tak było w Giszowcu, czy też w Zawodziu. To pomysł przewodniczącego Rady Miasta. Jego zdaniem konsultacje to dobre rozwiązanie, bo bardziej skuteczne. Inne są zdecydowanie trudniejsze, czy też częściej kończą się niepowodzeniem, jak chociażby odebranie koncesji. Ale problem w głównej mierze mamy z jednym sklepem i z tym sklepem musimy sobie poradzić. Czy w ten czy inny sposób, myślę, że mieszkańców to nie interesuje. Mieszkańcy chcą czuć się bezpiecznie i o to w głównej mierze chcemy zadbać. Ograniczenie handlu alkoholem nie będzie dotyczyło lokali gastronomicznych, jednak zakaz będzie obowiązywał także na pobliskiej stacji paliw. Konsultacje w sprawie nocnej prohibicji odbędą się w dniach od 6 do 19 lutego poprzez formularz online. Runda wiosenna się zbliża, a Ruch Chorzów bez stadionu. To znaczy stadion jest, ale nie można na nim rozgrywać meczów ligowych, a pierwsze spotkanie już bardzo blisko. W lutym już mamy pierwszą tutaj kolejkę 11, tak? Mhm. 11 i później wszystkie mecze, które gramy u siebie. Na razie u siebie dla Ruchu będzie oznaczało na wyjeździe. Wszystko z powodu wykrycia pęknięcia u podstawy jednego z masztów oświetleniowych. Jego demontaż już miał się rozpocząć w miniony weekend, ale prace nie ruszyły, bo warunki pogodowe na to nie pozwoliły. Po rozbiórce jednej z czterech wież trzeba będzie jeszcze zamontować nowe oświetlenie. Dzisiaj odbyło się spotkanie na Stadionie Śląskim, bo chorzowski klub musi się gdzieś szybko przenieść. Kilka rzeczy jest remontowanych, czy oświetlenie teraz i też potem organizacja lekkoatletycznych imprez. To jest na pewno tutaj taką gdzieś tam przeszkodą w tym wszystkim. Nie jest to proste, jest to bardzo skomplikowane, na pewno kosztowne. Nie wiem, czy do tego dojdzie, ale musimy zawsze wszystkie opcje rozeznać, żeby mieć pełny obraz. Rozmowy na temat tymczasowej przeprowadzki klubu były prowadzone nie tylko ze Stadionem Śląskim. Również Piast Gliwice jest brany pod uwagę. Możliwe, że właśnie tam dokończą sezon pierwszej ligi piłkarze Ruchu. Na razie trudno oszacować, kiedy stadion przy ulicy Cichej będzie można ponownie w pełni wykorzystywać.